Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogate, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w Bully Scholarship Edition. I dzisiaj po raz kolejny będziemy się bawić w przygody naszego tutaj, kurde, naszego Hopkinsa. Pana, co oni robią? Czemu ta babeczka wywaliło tego dużego czornego ziomka? Czemu ten typ chce się ze mną bić? Okej, ja się z nimi nie chcę bić. Ja robię misję w tym momencie. W dalszym ciągu są te ścinki, ale pisaliście, że tego aż tak nie widać na nagraniach, więc będziemy kontynuować w ten sposób, a jeżeli uda się to ogarnąć, to się uda, jeżeli nie, no to nie. Dobra, mamy godzinę 12, jesteśmy po tych pierwszych zajęciach. Pierwsze zajęcia. Wyposaż się w śmierdzącą bombę lub petardę. Kliknij lewy shift podczas biegu, że rzuci wybrany obiekt za siebie. Ale ja tak nie chcę robić. Jesteśmy po tej pierwszej lekcji chemii. Teraz zaczniemy robić chyba kolejne lekcje albo coś, nie wiem. Rozpocznij misję podstęp. Ruszamy na misję główną. I'm just trying to fit in. By fighting? By making a nuisance of yourself? That is not the Bullworth way, boy. Yeah, you could have fooled me. What? I said you could have fooled me. This place is full of bullies and maniacs. Nonsense. That's just school spirit. Hijinks. Why, in my day, we felt nothing of castrating the new boys. I want you to stop this nonsense, Hopkins. I want you to behave yourself. You might learn something. Fine. Can I go now, sir? On your way. Hey, I saw you sucking up to Crabble Snitch. What? Shut up. Screw you, new kid. This is what we do to teachers' pets around here. You better not slap! Come here, you little... Yeah, come and get me. Dostaliśmy z procy. Dobra. Skoczyć przez poręcz spacją. Okej, okay, świetnie. Ten typ już gdzieś tutaj ucieka. Szybko lewy alt, żeby biec sprintem. No to już robię. Nie zgub Davisa. No spoko, spróbuję. Davis ucieka. No halo, widzę, że Lamar Davis ucieka. Spróbuję go jakoś złapać, ale... Pobieg w kierunku fontanny, okej, okay, no spoko. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Co ja muszę zrobić? Muszę go pobić, tego typiarza najpierw? Nie, dobra, otwórz bramę, R. Lecimy stąd, lecimy, no zostaw frajera. Zostaw frajera, lecimy za tamtym Davisem. Okej, okay, proszę bardzo. Kurde, ich jest dużo tutaj teraz. Dobra, dobra, musimy się pobić z tymi lamusami. Więc tak, najpierw jednego, teraz drugiego. Kocenie jest normalne, tak? Mówicie, że normalne jest kocenie. Proszę bardzo. Okej, okay, idziemy tutaj. Otwórz. Otwórz bramę. Dobra, trzeci typek. Kurde, najgorsze jest to, że już tam jest dzwoneczek, że chyba się skończyła przerwa czy coś takiego. Dobra, otwórz bramę, lecimy dalej. No gdzie jest ten frajer? Kurde, musimy się ze wszystkimi bić. Tam mamy lekcję w tym momencie, na którą musimy pójść. Okej, okay, ogólnie odcinki z Bulliego, tak jak mówiłem ostatnio przy okazji odcinka z GTA, będą się pojawiać prawdopodobnie w środę i w piątek po prostu, jako dodatkowe odcinki. Podnieść broń, możesz rzucać we wroga cegłówkami lub pokrywkami od śmietnika. Okej. Okay. Pokrywki od śmietnika. Tutaj coś jest. Dobra, tu są cegłówki. Namierz cel prawym przyciskiem myszy i rzuć lewym shiftem. Okej, okay, wyrwał ziomek. Przemoc z użyciem broni. Proszę pana, to nie była żadna przemoc. To była obrona osobista po prostu. Tak to się powinno zwać. Okej, okay, dziękuję bardzo. Cegłówkami rzucanie w typa. Obrona osobista, rzucamy cegłówkami w typiarza. Okej, okay, dostał cegłówką po twarzy, spadł. Spoko. Zdobyłeś proce, szacunek chuliganów minus 5. Okej, okay, szacunek chuliganów, czyli my tu możemy jeszcze szacunek zdobywać. W zależności od zadania otrzymasz pozytywny bądź negatywny bonus do szacunku. By zobaczyć wskaźnik szacunku, naciśnij tab i przejdź do sekcji status. Okej, okay, Jimmy Boy. Wagarując opuszczasz zajęcie i prefekt cię złapie, wrócisz do klasy. Wagarowanie, okej, okay, czekajcie, status. Sprawdzimy status, tutaj ogólnie stan ukończenia gry, 1.88. Status chemia na plus, lingwistyka teraz trwa.
Szacunek 20% chuligani kujony, 50 mięśniaki, 50 pankowcy, 0. Okej, okay, dobra. Przydałoby się w tej chwili wrócić do szkoły. Odzą ci od warsztatu. Co oni się chcą też bić? Kurde, nie będę się ze wszystkimi bił co 5 sekund, kurde. Po co? My nie jesteśmy taką klepą tutaj. Nie będziemy takiej klepy robić cały czas. Okej, okay, może możemy tędy wrócić jakoś coś? Nie bardzo. Okej, okay, jak my mamy teraz wrócić? Musimy wrócić jakoś drogą mniej więcej jak tu przyszliśmy, chyba, czyli tędy. Ja chciałem ogólnie do klasy wrócić, bo ja nie chcę teraz, żeby mój ziomek tutaj wagarował czy coś. Ja bym chciał sobie zaliczyć te przedmioty bez większego problemu. Ale czekajcie, musimy tak, prefekci, to nie jest prefekt, to jest jakaś babeczka, która chodzi, ona też wagaruje. Ale prefekci do niej oczywiście nie mają spruty, bo prefekci oczywiście, tak jak nauczyciele, mają sprutę tylko do pewnych osób, więc to nie jest tak, że do wszystkich można mieć sprutę. Okej, okay, dobra, gdzie jest teraz wyjście do szkoły? Nie można wejść pewnie sobie tędy do szkoły, można wejść tylko pewnie z jednej strony, wagarowanie w dalszym ciągu, nie no, tu jest prefekt. Okej, okay. Tędy do szkoły? Wejdziemy chyba, okej, okay, dobra, weszliśmy do szkoły. Tu mamy lekcję, szybko, szybko na lekcję, okej. Okay. Lingwistyka, część pierwsza. Pierwsza lekcja lingwistyki. Witajcie, witam. Zadania słowotwórcze mamy wykonać. Spoko, w takim razie spróbujemy. Możecie skończyć je podczas lekcji? No nie wiem. Jimmy w ogóle przyszedł, kurde, jak do siebie. Użyj jak najwięcej polskich słów przed końcem lekcji. Nawigacja, klawisze chodzenia, czyli WASD. Wybierz literę lewy Alt, usuń literę lewy przycisk myszy, lewy Shift przemieszaj litery, informacje. Okej, okay, lewy Alt. I co ja tu mam robić niby? Z jakieś... Czekajcie, bo nawet nie wiem czym... Dobra, to będzie myszka powiedzmy. Czekajcie, tak? I lewy alt pisz. Myszka, okej. Okay. I co teraz? Ja mam jeszcze kolejne słowa z tego wymyślać, tak? Okej, okay, to będzie tak. Smyk. Okej, okay, czyli możemy... Nie musimy wszystkich wykorzystywać. Dobra, to zrobimy tak. Zrobimy tak. Proszę bardzo. Msza, to jest trzecie słowo. Kolejne słowo na M czy coś będzie? Mkrz, mzgrzy, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Możemy zrobić jeszcze na przykład, czekajcie, ja chcę usunąć literkę. Możemy zrobić smak pewnie. Okej. Okay. Mamy czwarte słowo. Tych słów jest dużo więcej jak widać. A to w sumie fajna minigierka, informacje. Aha, informacje to jest to. Spacja zakończ, przemieszczaj, lewy shift. Co my jeszcze możemy z tego zrobić? Msza, smak, smyk, myszka. Czy coś jeszcze? Oczywiście ludzie, jak macie w komentarzach, wy widzicie te słowa, to piszcie, a chętnie zobaczę. Później się dowiem, czego nie napisałem dokładnie. Na Y nic mi się nie zacznie, na A. Aszkm, aszmyk, ak, akmsz, amyk. Kamyk? Będzie kamyk? Czekajcie, k, a, my, nie ma dwa razy k, kamysz mogę dać, nie ma takiego słowa. Dokładnie, nie ma go w słowniku. Czyli zostaje tak, krzam, nie ma takiego słowa, kmasz, też nie ma, kyma, nie ma, kysza, kasza, no nie będzie, bo mamy tylko po jednym tym. Szczerze powiedziawszy, mój zakres słów... tutaj się kończy chyba w tym momencie. Nie wiem co mogę tutaj jeszcze dodać. Tak próbuję cokolwiek obczaić. No nie bardzo mi to pasuje. Przemieszaj. Asmsyk. Aszmyk. No nie wiem kompletnie. A, bo są, aha, bo tu są słowa na trzy litery jakieś. Jakieś słowa? Może być jeszcze tak, jeżeli tego nie zrobię, może być szyk. Okej, okay, na trzy litery. Szmy, szaszk, asm, ams, ma, mas, masz, może być masz, słowo, okej, okay, 55, zaliczone, to jest ważne.
Myk? Nie, 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 myk! Jeszcze myk! Jeszcze myk chciałem zrobić! Gdy byłem w twoim wieku, tyle we mnie było nadziei, tyle wigoru. Okej, okay, ale powiem wam, że to trzeba rozkminić. Pierwszy raz człowiek przychodzi do takiej minigierki, nie wie co ma zrobić kompletnie. I cała wiedza ucieka gdzieś. Od teraz twoje przeprosiny będą skuteczniejsze, spoko, ale udało się. Zaliczyliśmy na szczęście. Nie chcę się bić, kolego. Jak tam, gorylu, panie gorylu, odblokowano bonus do przeprosin. Jeśli przeprosisz nękającą cię osobę, coś tam będzie. Okej, okay, nieważne. Nie wiem, co to jest za znaczek. To jest znaczek, stołówki? I tylko tyle? Okej. Okay. Co to za Helga druga? Druga Helga, tylko że starsza. Starsza Helga tutaj na kuchni. Okej, okay, gumkę znalazłem, recepturkę, spoko. O to chodziło. Nie mogę ukraść pewnie patelni czy czegoś. Aha, bo ja mam cały czas... Chodzę z tą procą. Dobra, wyjdziemy sobie stąd, bo na razie chyba nic nie potrzebujemy tutaj robić. I lecimy pewnie z nową misją, bo teraz mamy przerwę. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że mamy przerwę. Chyba, że już skończyliśmy zajęcia ogólnie na dzisiaj. To były dwie lekcje tylko na dzisiaj, no to okej. Okay. Dwie lekcje, też bym tak chciał chodzić do szkoły, że na jedną lekcję chemia, później lingwistyka i do domu, kurde, i do domu, w sensie no do akademika, ale o to chodzi, że tak dwie lekcje i tyle, co tam. Jak ja chodziłem, to kurde, tych lekcji było więcej. Ile wy mieliście, ludzie, lekcji, jak nie było wakacji? Bo teraz macie wakacje, to nie macie w ogóle lekcji. Dobra, idę na misję. Proca, będziemy sobie strzelać. Co ty, Gary, kminisz? Not much. I was just telling Petey here about my idea to take over the school. Jaki masz pomysł, Gary? My plan for us to take over the school. What plan? Don't worry, Jimmy. It's just a little something I came up with. It's sink or swim, my friend. And if you're good at swimming, you gotta let the losers drown. Why don't you guys leave the thinking up to me? What? 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 What the? Can't you say anything else? You know what, Petey? You were right. Jimmy is pretty dumb. What'd you say about me? Whoa, nothing. No, no, no. All I said was that you had to be pretty dumb to get expelled from so many schools. That's all. Relax, James. All he said was that you must be dumb. Or... Maybe you're all messed up because you came from a broken home. What'd you say about me, dwarf? Come on, dude, chill. No, 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 no. Gary's taking everything out of context, man. Whoa, whoa, whoa. Don't lie, Petey. Don't you lie. Because you know what happens to liars? No, no, I'm not lying. We kick them in the balls! Come on, Jimmy. Let's go see how good you are with this new slingshot I heard you had. Don't worry, friend. Nothing escapes my notice. I hear everything. You and me, we can do things. Ten Gary to jest jakiś naciągacz, kurde. Tak coś czuję. Ten Gary, pewnie będziemy z nim kiedyś walczyć, bo coś nie czuję. Coś w końcu James, w końcu nasz Jimmy. Jimmy Hopkins dowie się, że Gary z niego bekę kręci i pewnie go będzie wykorzystywał do czegoś, także no mam nadzieję, że będziemy mogli sklepać mu mordę też, jak innym ludziom tutaj. W ogóle mogę kopnąć piłkę. Patrzcie, jaka super gra normalnie. Postaraj się roztrzaskać okna w autobusie. Wybieram procę, proszę bardzo, i teraz co? Prawy przycisk myszy, zmieniaj cel, naciśnij, by strzelić lewym shiftem. Dziękuję, pyk. 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 I pyk. Okej, okay, rozbiłem wszystkie w takim razie szyby. Tu coś leży. Woreczek kulek, spoko. Bardzo spoko, tutaj można wejść prawdopodobnie do tego, ale my idziemy teraz za Garym. A Gary poszedł gdzieś na jakieś boisko, tylko ja chyba poszedłem jakąś złą stroną, wydaje mi się. Czekajcie, to była gumka chyba, recepturka. Nie, tutaj była jakaś manapotka, kurde, jakaś śmierdzące bomby. Nie, no to śmierdzących bomb na razie nie będę ruszał. Okej, okay. Musimy dojść w tym momencie na boisko. Nie wiem, jak on tam przeszedł, kurde, na boisko. Autoshop, no spoko, że autoshop, ale no ja muszę jakoś na boisko dojść za Garym.
Spróbujemy przejść właśnie tędy, znowu, przez te pomieszczenia, jak wcześniej żeśmy szli. Ale wydaje mi się, że ja nigdzie do nowego miejsca nie dojdę tędy idąc. Okej, spróbujemy tak, spróbujemy naokoło jeszcze. Jak on tam poszedł? Co za typie aż z tego Garego? W ogóle ziomek sobie poszedł, a wywalone w nas. W ogóle fajnie wygląda ta szkoła, bo ta szkoła, ten akademik cały, szkoła, akademik, ten kampus, strasznie przypomina mi, o, jesteśmy u tych chyba bogatych snobów. Przypomina mi takie po prostu styl budowy, jak był nawet, kurde, i boisko tutaj, jak był w Harrym Potterze i boisko do Quidditcha. Schowaj się na drzewie, podejdź do drzewa, naciśnij R, aby zacząć się wspinać, okej. A, bo to futboliści są teraz, haha. I to będzie na nas oczywiście, ja już to widzę, kurczę, jak to będzie na nas. Okej, wspinamy się na drzewo jak jakaś małpa. Czyli musimy się opatrzyć, musimy się powspinać. A, bo tu oni w rugby pewnie grają, czy coś. What the hell, jakie typy. Patrzcie, jaki w ogóle nasz ziomek jest dobry. Usiądź na gałęzi. Obróć się, wybierz swoją procę za pomocą kółeczka, oczywiście. I teraz tryb celowania. Tak. I jak strzelamy? Lewym shiftem strzelamy. Okej, jeden wyrwał. I co, mam w nich strzelać po prostu cały czas? Okej, oni sobie biegają, a ja będę do nich strzelał. Bardzo, bardzo spoko opcja. Okej. Dwóch zdjętych, trzeci zdjęty. Okej, czekamy na kolejny. Oni w ogóle w kaskach biegają i dostają jakimś kamykiem po twarzy i już nie żyją prawie. Dobra, kolejny, obezwładniony. Kolejny i jeszcze został ostatni. Patrzcie, jaki strzał. Prawie jak na aimie. Nie no, żartuję, nie trafiliśmy tyle razy. Okej, i co? Skończyliśmy sukces, okej, szacunek. Okej, dostaliśmy coś do szacunku na plus chyba. Tak mi się wydaje, w sumie nie zdążyłem zobaczyć. Uratuj, co to było? Uratuj Aliego, Algiego, drobna pomoc, okej. By zeskoczyć z drzewa, spacja, naciśnij, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a typy leżą w ogóle, dostali kamulcami. Dobra, wypadł frajerze ode mnie, nie dogonisz mnie, jesteś za duży, żeby mnie dogonić. Jesteś gorylem numer 2, kurde tam. Nie dogonisz mnie, frajerze, okej. Idziemy stąd sobie. Proszę bardzo, proszę mnie zostawić. No proszę mnie zostawić, czemu mnie nie zostawicie? Okej. I teraz tak, mamy te dwie misje do wyboru. Ja w ogóle sobie zobaczę jeszcze tak, status nasz. Dostaliśmy na plus od kujonów. Za to, że dupnęliśmy. Jezu, nie chcę tej kuszy, kurde. Mojej super, najlepszej kuszy na świecie. Dostaliśmy od kujonów na plus za to, że sportowców, kurczę, postrzelaliśmy z procy. No okej, no spoko, rozumiem, całkiem niezłe. Teraz przydałoby się do akademika naszego pójść. Do dormitorium naszego. Co by się przespać, zapisać grę może, czy coś. Proszę bardzo, na skróty oczywiście, ten frajer będzie się chciał bić zaraz. Ale to w niego mamy wywalone, proszę bardzo. Podchodzimy do dormitorium. No i teraz tak, teraz musimy tutaj zapisać giereczkę na pewno. A pewnie się też przespać by się przydało. Jezu, co to jest? Użyj zestawu chemicznego. Naprawdę mamy taki zestaw chemiczny? Okej, gdzie tu się zapisywało? Tu było R zapisz. Więc zapiszemy drugi. Proszę bardzo, zapisywanie. Zapisujemy obecny stan rozgrywki 2,43%. No w GTA jest 100%, także teraz tutaj musimy wymaksować grę. Idź spać, czy możemy zacząć robić misję? Nie, no dobra, pójdziemy spać, skoro jest taka ikonka spania. Jest noc w końcu, jest noc, więc musimy się przespać, żeby kolejną misję jakąś zacząć robić. Także okej. I co teraz? Nie mamy ikonki spania i możemy robić misję, myślę. Drobna pomoc, a może ja tego Algiego uratuję jeszcze, bo nie wiem co to jest. Uratuj Algiego. Gdzie to jest na mapie? To jest gdzieś dalej, nie mam pojęcia gdzie. Jeszcze nie kojarzę na pewno tych miejscówek. W ogóle prefekci przechodzą też sobie w ten sposób. No to super prefekci, normalnie pokazują nam jak powinniśmy chodzić. Myślałem, że oni powinni dawać nam jakiś przykład, a tu nic. Okej, idziemy do biblioteki, jak widać. Library, okej. Uratuj Algiego.
Oh, so you're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio what? Sociopath. It means... Never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay... I'll pay you $2. $2? Are you crazy? Make it $5. No. $2? Great. $5. Let's go, buddy. Okej, okay, mamy jakiegoś Algernona, tak? Jimmy, grałeś kiedyś w Magię Miecz? Niezła gierka, masz być odlotowym superbohaterem. Co to potrafi skopać tyłek? Jimmy, kurde, nie jest nerdem, nie jest lamusem. Nie chcę ci się siku, jak się stresujesz. Dobra, frajerze, kurde, pocisnę cię, ziomuś. To jest ten sam wcześniej, co był z procą? Czemu ty masz jakiś dziwny atak teraz? Jimmy, dawaj. Dawaj, frajera, no. Dobra, ciśniemy gościa, zaraz pożałujesz. Proszę bardzo, ziomuś. O ty kurde, typie. Wyszarpnij się. Dobra, lecimy na solówę z nim. Lecimy na solówę, musimy tamtemu pomóc jak najszybciej. Dobra, pyk, pyk, pyk. Klepiemy od razu. Klepa, 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 pyk. Odepchnięcie. Nie ty, nie ciebie. Nie ciebie, ciebie. No dawaj, nie zmieniaj mi celowania. Czemu? Jaka ta jest gra powalona. Patrzcie tutaj, tu mi zmienia celowanie co chwilę. Okej, okay, dobra, idziemy dalej, ziomek. Idziemy jak najszybciej, chodź. Chodź, chodź, chodź. Ziomik, idziemy, bo już lekcje są. Zaprowadź się Albiego do szkolnej ubikacji. O Jezu, będziemy go do ubikacji prowadzić. Chodź, ziomuś, idziemy, idziemy. Otwórz, proszę bardzo. Mam nadzieję, że on będzie dalej w dalszym ciągu za mną szedł. Gdzie go mamy doprowadzić? Mamy go doprowadzić do ubikacji, ale to jest... Tutaj? Ale to jest dziewczęca ubikacja. Okej, okay, pójdziemy do normalnej, do męskiej ubikacji, żeby nie było. Do której nie możemy wejść? Co, mam go wepchać tutaj? Czy chyba, że tu jest wejście od boku, tak mi się wydaje, może być. Nie, to jest wyjście! Co jest z tą ubikacją? To jest tylko jedna ubikacja, do damskiego. Możemy zaprowadzić co najwyżej, z tego co widzę. No, on nie może tu wejść, naprawdę? No to gdzie ja mam? Nie ma znacznika innego. Jest zamknięte. Okej, okay, może ubikacja jest na górze po prostu męska w takim razie. Ja nie wiem, ja jeszcze nie ogarniam, tak jak mówiłem tutaj, jak to wygląda sprawa. Nie no, ubikacja powinna być na dole, no halo. Gdzie jest ubikacja jakaś męska? Dobra, jest męska ubikacja, idziemy, idziemy, idziemy. Chodź za mną, ziomek. Ziomuś, chodź za mną. Otwórz, to jest to? Proszę bardzo, tych frajerów będę musiał pewnie jeszcze pobić. Chodź tu, ziomek, no frajerze, kurde, chodź tu. No i co, no i jesteśmy. Dobra, klepa z kolejnymi dwoma typami. Dobra, dwóch naraz, dwóch naraz, dwóch naraz, klep. Sklepuj ich, da żadę, dawaj, Jimmy Klebic, kurde. Okej, okay, klepiemy, klepiemy. No i super, świetnie. Okej, okay, i... No chodź, chodź typie. Otworzyłem ci, kurde. Użyj. Co jest, typek? Co jest tym typem? Gdzie ja go mam zabrać? Do jakiejś innej ubikacji? Ja nie wiem co jest z tym typiarzem, ale... On mnie już denerwuje powoli. Ta misja jest denerwująca. Nie wiem, czy ja muszę iść naprawdę do góry? Po prostu, żeby ziomek się wysikał nawet? Serio? Dobra, chodź, typie. Tu jest lekcja! A jego nie miałem na lekcję brać. Chodź, typiarzu, tutaj masz drugą ubikację męską. Proszę bardzo. O Jezu, nawet... Wolę nie wiedzieć, co tam się dzieje. Ej, tam są. Dobrze, nie przyszedł do tej środkowej.
Okej, dobra, mamy z kolejnymi klepę. Dobra, chodźcie na klepę, typiarze. Dobra, tych sobie sklepiemy bez problemu raczej. To są jakieś lamusy, kurde. Lamusy mamy pięści ze stali na szczęście. Proszę bardzo, pyk, typie. Pyk, czekajcie, jeszcze go upokorzę. Upokorzę, masz, chodź tu. O Jezu. Splunął sobie na rękę. Splunął sobie na rękę, po czym wytarł to w twarz tego ziomka, okej. To brzmi nieźle. Typie, wychodź. Jezu, jakie on dźwięki wydaje. Typiarzu, chodź no. Ja mam lekcję teraz, ziomek. Dobra, skopię jeszcze tych, przekopię, kurde. Dobra, przekopię ich jeszcze, kurde, za ten czas. No to idź myj ręce, Algernon. Szybko, bo wagarujemy, typie. Ty taki niby wzorowy uczeń, a nie chcesz się ruszyć. Dobra, chodź, ziomek, szybko, póki prefekci nie widzą. Tutaj, do szafeczki. I dawaj 5 dolców od razu. No, nie każdy w tej budzie jest wredny. No ja zrobiłem to dla 5 dolarów. Szacunek kujonów mi rośnie, kurde. Już mam 60, a chuliganów mi spada. Powinno być na odwrót. Okej, idziemy na lekcję w takim razie jeszcze. I po tej lekcji myślę, że zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Świat sztuki. Okej, panie Phillips, w takim razie co będę miał robić? Plastyka, instrukcje. Rysuj okienka ołówkiem, aby odkryć ukryty obraz. Odsłoń jak najwięcej płótna, nie wchodząc w drogę wrogim obiektom. Wrogowie, pływacz, czołgacz, bomba, ulepszenia, przyspieszacz, eliminator, zamrażacz. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale spróbujemy. Rozpocznij lewym altem, instrukcja, aha, to jest, i spacja, wyjdź. Okej, okay, a czym ja pływam? Aha, WASD, no dobra, no czyli co, ja odkrywam obraz, tak? No i co się stało? Nie wiem, co się stało i nie wiem, jak to działa w takim razie. Okej, okay, super. A czyli gumka w ogóle nie może wlecieć w moją linię, czy coś takiego? Ja pierdzielę, co jest z tym? Okej, okay, odkryłem część obrazu. Okej, czyli to tak działa, dobra. Nie zaliczyłem niestety plastyki, trochę smutno. Plastykę to powinienem chyba jednak zaliczyć. Okej, ale myślę, że w tym odcinku to było na tyle. W takim razie oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem. Ja się z wami żegnam, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, no i pa, pa.